Studio Rosetta, witamy pana Leszka Żebrowskiego. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Przed chwilą wygłosił pan właśnie podczas naszych targów bardzo wstrząsający wykład pod tytułem Geneza komunizmu w Polsce i jego następstwa. No i dużo usłyszeliśmy bardzo takich przykrych, o przykrych sytuacjach, o wręcz dramatycznych sytuacjach, jakie się działy w Polsce Ludowej. Później o następstwach, bo potomkowie gdzieś tam się zagnieździli, czy to w sądownictwie, czy to w różnych aparatach państwowych. Ale ja zapytam bardzo przewrotnie na początku. Czy w Polsce Ludowej pana zdaniem były jakieś pozytywne rzeczy? Nie. Możemy się doszukiwać, że było pełne zatrudnienie, że była likwidacja analfabetyzmu, jakieś, ale te rzeczy i tak by były bez Polski Ludowej. Natomiast nie byłoby ofiar, gdyby nie Polska Ludowa. I to jest główne kryterium oceny. Mordowanie ludzi, domordowanie resztek polskiej inteligencji, która przetrwała II wojnę światową, jest zbrodnią nie do zapomnienia, nie do wybaczenia. Więc to, co komuniści mówią, że była oświata powszechna, no to też by była. Że było pewne zatrudnienie, też by było, bo po wojnie było bardzo dużo pracy wszędzie, ludzie potrzebowali pracy i było co robić, czyli wychodzenie ze zniszczeń. Natomiast nie wolno komunie oddawać jakichś honorów, zaszczytu, bo to nie była polska władza, to nie była władza akceptowana przez Polaków, tylko była narzucona, to była agentura obcego mocarstwa, w dodatku agentura ideologiczna, czyli podwójnie groźna. To nie była tylko formalna zewnętrzna okupacja, ale wewnętrzna. Pan tu tak zdecydowanie wspomniał, że nic nie było, no ale jak ja sobie porównam chociażby poziom nauczania dzisiaj w szkołach i poziom, miałam kiedyś właśnie nauczycielkę, która była już emerytowaną nauczycielką, ona była wykształcona w PRL-u, nauczyła języka polskiego i mnie uczyły tam młode nauczycielki, ale wszystkie zaszły w ciążę, więc potrzeba było zastępstwa i przyszła nauczycielka wykształcona w PRL-u. To był nieporównywalnie wyższy poziom nauczania. Erudycja, w ogóle omawianie lektur, to było wszystko na wyższym poziomie. Jeżeli na przykład sobie wspomnę też nie wiem, piosenki Anny German, no w Polsce Ludowej to sławę zdobyła, to też na większym poziomie, tam były prawdziwe emocje, no ciarki przychodzą jak się tego słucha, a dzisiaj jak spojrzę na tą muzykę, no to jest kiczowata, to, więc na przykład tego typu rzeczy były pozytywne. Bo to w ogóle tak była inna epoka i byli inni ludzie, musimy pamiętać, że kadra nauczycielska, ta, która była w II Rzeczpospolitej, która przetrwała wojnę, uczyła w Polsce Ludowej i oni kształcili także swoich następców, także jeszcze wiele lat po wojnie, pod nową okupacją, ci ludzie byli na dużo wyższym poziomie niż ten szemrany awans społeczny komunistyczny. Dzisiaj to jest spadkobierstwo tego, co było po Polsce Ludowej, czyli bardzo niska jakość wszystkiego. Kultury, która jest taka jak pod okupacją niemiecką, czyli byle co, byle jak, gdzieś tam usia, cepeliada i to wystarczy. W dodatku artyści mają pretensje, jak ktoś tak mówi, są pretensjonalni, czyli oni uważają, że oni są najlepsi, im się należy, my mamy słuchać, oni mają o tym decydować. My powinniśmy decydować nogami i kasą, czyli niech, jeśli oni będą finansowali swoje przedsięwzięcia z własnych pieniędzy, to jest wtedy rzeczywiście wolność twórcza dla nich. Będą chcą wykazywać, pokazywać jakieś świętokradztwa. W wolnym kraju, tam gdzie jest demokracja, gdzie nie ma cenzury, być może mogą to jeść, to jest w granicach prawa. Ale nie mogą się domagać, żebyśmy za to płacili, żeby były dotacje. I tak jest ze wszystkim innym. Także to, że był wyższy poziom no, w wielu, wielu instytucjach, czy nawet osób w tych kręgach twórczych, czy byli dobrzy aktorzy, oni byli chowani jeszcze przez poprzednie pokolenie. I dla mnie na przykład takim wzorem aktorstwa był niewątpliwie Tadeusz Łomnicki. To był członek Komitetu Centralnego, czyli człowiek, który był całkowicie po drugiej stronie. To był milicjant powojenny w Krakowie, ale to była klasa. To był człowiek, który uczył się pewnych rzeczy od artystów przedwojennych. I jak się on grał kogokolwiek, to nigdy nie był Tadeuszem Łomnickim, tylko był osobą, którą grał. A my później mamy na przykład Daniela Olbryskiego, który zawsze jest Danielem Olbryskim. Kogokolwiek nie zagra, to będzie on. Krystyna Janda nie będzie postacią, którą ona się wciela, tylko będzie Krystyną Jandą. To są typowe grymasy, gesty, poruszania, mimika, sposób mówienia. Całkowicie są z tego zawodu właściwie już wyzuci, bo nie mieli dobrych wzorców. Takie pytanie, no właśnie jeszcze a propos tej komuny, komunizmu, tej epoki, pan tu też dzisiaj podczas wykładu wspominał, że no, to dalej trwa. I też było 1 czerwca, zdaje się, to było w Dzień Dziecka, w Sejmie przyszła młodzież, uczniowie gimnazjów, liceów i tam mieli różne przemówienia i niektórzy właśnie tam wołali precz z komuną, no to się tam inni śmiali, no jak precz z komuną, jak już komuny nie ma. I ja tak znowu przewrotnie, Benedykt XVI powiedział, że jeżeli ideologia gender dojdzie do skutku, jeżeli
się zrealizuje w tych swoich założeniach, to dla ludzkości będzie dużo tragiczniejsza w skutkach niż komunizm. I teraz trochę tak niepokoi mnie to, że właśnie widzę, że z tą komuną ta młodzież patriotyczna walczy i na tym się koncentruje, na tym PRL-u, że wszystko, co wtedy było złe i tak dalej, a nie widzi tego czyhającego już za rogiem większego i o wiele potężniejszego wroga. No nie dalej, jak wczoraj rozmawiałam z działaczami organizacji Stop Seksualizacji, jak oni mi opowiadali o tych ustawach, które są po cichutku przepychane, to jestem przerażona. Ja uważam, że to rzeczywiście będzie, zgadzam się z Benedyktem XVI, że to będzie coś jeszcze potworniejszego. I tu właśnie widzę taki niepokój trochę, jakby pan to skomentował. Bardzo prosto, dlatego że ta młodzież, o której mówimy, która krzyczy precz z komuną, instynktownie czuje, że to jest związek między jednym i drugim. Gender nie jest czymś zupełnie nowym, wymyślonym teraz i teraz wcielonym w życie, tylko to jest zjawisko, które ma miejsce po rewolucji bolszewickiej w Rosji. I wtedy już następują te pewne przygotowania, do taki podkład ideowy pod to, co się dzieje teraz. To przecież tam wprowadzono wspólnotę żon, czyli kobieta stała się własnością. Wspólnotę dzieci, czyli państwo upaństwowiło wszystkie dzieci. Kobieta musiała iść do pracy od poniedziałku do soboty, do wieczora. Dziecko było państwowe. Tam nie było odpowiedzialności ojca za dziecko, dlatego że ojciec był nieznany, bo żona była przydzielana towarzyszowi, który miał wyższe osiągi produkcyjne w zakładzie pracy, na przykład na 3 miesiące czy na 5 miesięcy, to później było nie wiadomo, kto jest ojcem i państwo to brało na siebie. Także pierwowzory tej przemiany obyczajowej to są już wtedy, to nie jest nic nowego. I to jest całkowita ciągłość ideowa komuny z ideologią gender. I ludzie, no mówię, syn Adama Michnika, Antoni, który paraduje w sukience, w jakimś różowym sweterku, jest przedstawicielem tej ideologii, pochodzi z rodziny czysto komunistycznej. Tak, ale właśnie ta młodzież, o tym, ona nie mówi o tych ustawach, o tych sprawach, o tym, co się w przedszkolach dzieje, co zaczynają z dziećmi robić. Młodzież się koncentruje precz z komuną i właśnie tak jakby cały czas na tym jeszcze Polsce Ludowej. I to, no ja czuję, że to jest takie właśnie niepokojące. Nie, bo młodzież nie jest od tego. Młodzież nie ma obowiązku zajmować się ustawami badania skutków, bo my od tego jesteśmy. To my musimy tę młodzież wychowywać, naprowadzać na to. Tak. Ale to samo, że mają zdrowe instynkty i zdrowe odruchy i krzyczą precz z komuną, to jest początek. Oni są podatni na tą prawdziwą wiedzę i trzeba z tego korzystać. Tutaj jeszcze przed chwilą rozmawialiśmy o sztuce, o obecnej, o kulturze, no i też właśnie o tej młodzieży krzyczącej na ulicach, patriotycznej. Jak pan skomentuje właśnie ostatnie wydarzenia związane z tym, że działają przeciwko tej klątwie w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Oni tam zorganizowali pikietę z egzorcyzmem, a też pojawiły się głosy zarzutów, że ta sztuka właśnie jest tak beznadziejna i zła, że gdyby nie szum wokół niej, to ona by naturalnie przestała istnieć, a właśnie ten szum napędza jej reklamę. Czy pan się zgadza z takim stwierdzeniem? Nie przestałaby istnieć, dlatego że oni sami się napędzają, natomiast rozgoryczenie czy takie rozdrażnienie ludzi normalnych jest jak najbardziej oczywiste, zdrowe i potrzebne, że jak mam wyrazić to, że mam tego dosyć, że się z tym nie zgadzam. Tragedią jest nie to, że oni to wystawiają, tylko tragedią jest to, że oni robią to za nasze pieniądze, że my na to płacimy i my się na to zgadzamy. To nie może być tak, że przychodzi nowy minister, pan Gliński, tak jak w tej chwili jest, on, że on zmniejsza im te dotacje z jakiejś tam kwoty o ileś do mniejszych proporcji. Oni nic nie powinni dostać. Sztuka, jeśli jest prawdziwa, broni się sama, ale jeśli reżyser klątwy musiałby zapłacić za teatr, czyli wynająć obiekt, opłacić aktorów, zapłacić wszystkie podatki, jeszcze na tym coś zarobić, żeby mieć na rozwój swojego artyzmu, jakby to się nazywało, to on musi sprzedawać bilety po 500 zł czy po 1000 zł. I wtedy zobaczymy, czy ludzie przyjdą, czy rzeczywiście on odniesie sukces także finansowy, co będzie warunkowało to, że on może dalej coś takiego robić. Zbankrutuje. A jak zbankrutuje, to właśnie o to chodzi. Sztuka ma być wolna. Wolna od naszych podatków. To jest pierwsza rzecz. A co będzie chciał pokazywać, to wtedy człowiek, jak będzie chciał wydać 1000 zł na to i to będzie zamknięte z ograniczeniem wiekowym, to być może w warunkach państwa prawa, jak to się dzisiaj nazywa, będzie to dopuszczone. Ale od tego jest prawo. Czy pewne rzeczy można, czy nie. To muszą być zmiany systemowe. Nie bojkot jednej sztuki, nie walka z jednym reżyserem, z jednym teatrem, tylko zmiany systemowe. Dobre zmiany, a one nawet nie zostały rozpoczęte. I na koniec jeszcze jedno pytanie. Co pana zdaniem dzisiaj stanowi największe zagrożenie dla niepodległości Polski? Wróg wewnętrzny, wbrew pozorom. Nam nie grozi w sensie jakimś takim konkretnym agresja zewnątrz. Nawet Putin nie jest człowiekiem, który przyjdzie tu ze swoim wojskiem i zdobędzie
nasz kraj, tak jak to kiedyś bywało w przeszłości, bo dzisiaj wojny wyglądają inaczej. Ale wewnętrzna agentura, niezależnie od tego, na czyją rzecz pracuje, jest groźna, bo to jest niszczenie tradycyjnego społeczeństwa, burzenie fundamentów moralnych, fundamentów społecznych, niszczenie rodziny. To jest coś, co nas po prostu sprowadzi do poziomu pierwotniaków. Dziękuję bardzo za rozmowę.